Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Most Wanted. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z serii prób. Mówiliście, aby wpisał sobie na tym ekranie, gdzie się klika, żeby kontynuować, kod Burger King, tak? Dzięki temu odblokuję jakiś tam dodatkowy event w seriach wyzwań. I taki się właśnie tutaj pojawił. Zobaczmy. Wchodzimy sobie do mojego konta. Ja oczywiście sprawdzę na początku, czy mam ustawienia wideo maksymalne. Oczywiście nie, wszystkie się pozmieniały na minimalne. Na wstępie chcę was przeprosić za mój głos. Niestety mam straszną chrypę. Rano budzę się z jakimś komarem, kurde, jakbym miał jakieś komara albo muchę w gardle raczej. I jest ciężko. Ale jakoś daję radę. Mam nadzieję, że będziecie mnie tam mniej więcej rozumieli. Ciężko mi jest wymawiać jakieś tam wyższe dźwięki. Znaczy wymawiać głosy gdzieś wyższe, no tak ciężko jest. Dobra, mamy tutaj pierwsze co to bramki. Aha, sprawdźmy to wyzwanie. Tu jest Burger King Challenge. Co to robi? Window Burger King jest to unlock unique performance part. Ciekawe. Zobaczmy. I czym tu będziemy właściwie jechać? Pytaliście mnie o ten event, więc no dobra, pojadę go dzisiaj na początku. Zobaczymy, czy... czy ja będę jechał w BMW? Chyba tak. No to może być ciekawe. Chyba będę jechał w BMW. Bez perfekta. Ale trudno, trudno. Lotus Elise, Audi RS. Tak, tak. I Porsche 911. Zobaczymy, który ja będę dzisiaj. Nieźle napieprzają. Ale to... sorry. To nie jest jakiś długi wyścig. To jest... No już mamy 13%, więc to jest jakiś sprint strasznie krótki. Ale kurczę, po przesiadce z tej Golfiny, tego Pontiaca GTO, który miał jednak silnik V8, no tutaj wrażenie z prędkości jest dużo lepsze w tym BMW. Chociaż oczywiście lepiej wspominam moją karierę GT z kariery. No tak. Gonią mnie tam, Porsche mnie goni. Oj. Co? Nie można jechać tutaj? Kurde, trzeba jechać naokoło. To trzeba będzie omijać te pieprzone filary. Niestety. Czasami jest to trudne, ale... Mało brakowało. Nigdy właśnie się tu nie mogę ogarnąć. Tyle już gram na tej mapie, powiedzmy, w Worda i nie tylko. A zawsze jakoś te filary sprawiają mi problem, aby je ominąć. One są w takich momentach, że ciężko na nie po prostu nie trafić. No ale trudno. Mamy tutaj do czynienia z policją nawet. 61%. Jedziemy sobie prostą tutaj. Pięknie. Tak, pisaliście mi też o tym BMW M3 GTR, którym teraz jadę, że ma taki 100% rasowy dźwięk w Wordzie, lecz w tym Most Wanted. Mi coś tu tak strasznie skrzypi, nie podoba mi się to. Wiecie, o co mi chodzi na pewno, bo to słychać. O, rzesz ty mordę. Dziadu niemyty. Skupszamy. 87? Gdzie to się kończy? Chyba... O kurde. Ops. 90 to musi być zaraz tutaj. No jest już, na skrzyżowaniu kończymy. Czy będziemy musieli się użerać z policją? Chyba nie, bo to są wyzwania. Jungman Perform... ciekawe. No to ciekawa sprawa. Czyli co, jakbym wbił teraz do kariery... Zobaczmy tylko, zerknijmy. No tu co to ładne? What the fuck? Nie, dobra, dajmy sobie z tym spokój. O co chodzi? Lipa troszeczkę, no ale dobra, czyli nie mogę wejść do kariery i stuningować moich... Znaczy właściwie mogę. Mogę to zrobić My Cars. Chwileczkę, tu gdzieś można było... No dobra, zobaczmy karierkę. Customize. I teraz weźmy sobie
Max Performance. I co? No, ale gdzie są te Jungmany? O, Jungman, nie jest, tutaj dopiero trzeba instalować. No to nieźle, nieźle, zobaczcie. Tutaj się pokazują te części, ale na statystykach one niewiele zmieniają. Przynajmniej w karerce. No nie, zobaczcie. Chyba, że ej. Nie, a trochę tu zmieniają, uhuhuhuhu. Nieźle. Nie, albo nie wiem, ja już zgłupiałem totalnie. Ale przejadę się tą karerą i właśnie zobaczę, czy na wymaksowanej właśnie tymi Jungmanami będziemy mogli osiągnąć więcej jak 388 km na godzinę, co? To ciekawa sprawa. Weźmy sobie Quick Race, to nieważne, bo te kity i tak dalej. Jestem tylko ciekawy, ile wyciągnie. Quick Race, Custom Race, Custom Race, Sprint, o, powiedzmy tu. Ej, a tutaj nie osiągniemy pewnej prędkości chyba. Tu osiągniemy, o. No, tu osiągniemy. Tak, jeden. Okej. I wybieramy Porsche. Wcale nie jest gorsze. No i spróbujemy, zobaczymy, czy właśnie osiągnie to. Jestem strasznie ciekawy, dlatego to sprawdzam. Przepraszam, że tak trochę abstrahuję od tej serii wyzwań. No ale mam nadzieję, że w słusznej sprawie. Just Cause. Okej, okay. I co, nie ma Mitra? No nie. Ja zainstalowałem to części, czy nie, do cholery? The fuck? Jeszcze raz, My Cars. Performance. I co, nie ma tu Nitra? O Boże! I co, Nitro się nie zainstalowało? To są jakieś jaja. Niemożliwe, że to przeoczyłem. O, tutaj... Co jest? I tu jest. Skrzynię też patrzyliśmy i też jest. No dobra. Jeszcze raz, sorki, ale jeszcze raz. Quick Race. Custom Race. Sprint. Myk i... Karera. Myk. Dobra, lecimy. Tym razem powinno się udać. Powinno być lepiej. I start. Pięknie. Uuu, jedziemy z Mitsubishi Lancer Evo. Nawet na Nitrosie nie masz szans, man. Ale to jest poziom trudny ogólnie. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Mam wyłączony ten cały catch-up. Czyli on nie będzie tak sztucznie przyspieszał, jak się oddalę. Dobra. Tutaj i tak Nitro jest nieważne. No wątpię. Pisaliście mi, że to jest w ogóle niemożliwe w tej grze, aby karera pojechała ponad 400 km na godzinę, czy ponad 388 km na godzinę. Więc ja się po prostu zdaję na was i podejrzewam, że nie jest to możliwe. Zresztą nikt tego chyba nie zrobił w tej grze. Oczywiście nie wspominam tutaj o modach, kodach i innych hakach. Tylko o takim normalnym graniu, zdobywaniu części. I zobaczymy, teraz 330. Mnie się ten samochód podoba ze względu na przyspieszenie i prowadzenie. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie się prowadzi tą karerkę. Cieszę się, że ją wybrałem właśnie w karnierze. I zobaczmy, tutaj zaraz będzie ta prosta, którą mi chodziło. Pojadę sobie nawet naokoło. Zobaczymy. Uwaga, uwaga, zaraz w tunelu osiągniemy pełną prędkość. Uwaga, uwaga, uwaga. Co? What the fuck? 348 km na godzinę. Nie, coś jest popieprzone. O Boże, dobra, olać to. Idziemy na serię wyzwań. Co my mamy tu do zrobienia? Bramki i lecimy. No, fajnie. Ciekawe, jaki samochód tym razem. Powinien być jakiś inny, nowy.
Eclipse. No nieźle. Lecimy. Nie lubię tego Eclipse'a. To jest Eclipse GT, nie lubię go. Wolę tą poprzedniejszą wersję. Tak, poprzedniejszą, dobrze mówię. Tutaj mi się nie podoba ten cały tył, wiecie. A teraz nagle taki slow motion, wiecie. Strasznie wolno się jedzie. No, tak jak mówię, nie lubię tego Eclipse'a w ogóle za cały kształt. Taki zrypany jest. To jest taki przerobiony Eclipse dwójka. Taki strasznie przerobiony. No, strasznie to za mało powiedziane. Tragicznie przerobiony. Jeszcze 4, 25. O. Blue Mitsubishi. Strasznie krótki ten wyścig będzie, znaczy bramki. Ja nie wiem, oni tutaj dali strasznie długie czasy dotarcia do kolejnej bramki. Nie wiem, czy ktokolwiek miał problem, aby ukończyć w ogóle te wyzwania bramkowe w tej grze. No, widzicie, że mi to idzie bez problemu, chociaż no, znam trochę ogólnie tą mapkę i przychodzi mi to po prostu z łatwością. Zresztą jak każdej innej osobie by to przychodziło, która po prostu tyle czasu spędziłaby w Need for Speed World. No, nie ma się tu co dziwić. Słyszeliście mi o tym silniku Wankla w Mazdzie RX-8, że dostał tam jakieś nagrody, nagrodę roku, jasne. Jest to silnik jak najbardziej innowacyjny. Bardzo dobrze ulepszony w stosunku do poprzedniej generacji, ale i tak w stosunku do najbardziej wytrzymałych silników po prostu jest tragiczny pod względem trwałości. Co z tego, że dostał tam jakieś nagrody roku? On jest po prostu innowacyjny, jest dobry na swój sposób w pewnych kategoriach, ale mi tu chodziło tylko o wytrzymałość, tak? On nie jest wytrzymały. O! O, lera! Mogę przejechać przez stację, znaczy przez mynię i dopiero się tu wbić, ale nigdy wtedy nie jechałem i właśnie... nie wiedziałem, jak to tutaj będzie wyglądać dalej. O Boże! Dopiero teraz zauważyłem, jaki ten Eclipse ma wlot powietrza. Jaki pieprzony komin. Normalnie jakby, nie wiem, jakby rekina tam jakieś stawili. Paskudnie to wygląda. Nie wiem, kto w ogóle wymyślił takie wloty powietrza do tej gry, żeby budować do samochodu. Oczywiście niektóre są fajne, ale ten? Jest jakaś totalna lipa. Zobaczcie, co to w ogóle ma być. Yeah. Dobra, i tu mamy. Mamy dotknąć aż 5 radiopozów. Okej, to nie będzie takie trudne. I jedziemy znowu Eclipse'em. Pięknie. I zobaczcie, ile radiowozów nas dotyka. On czy ten otacza. Myk, już mamy. Proszę bardzo. 2, 3, 4, jeszcze tylko jeden. I 5, i koniec. Teraz tylko trzeba uciec. Proste wyzwanko. No myślę, że ucieczka nie będzie tutaj trudna. Po drodze mamy z pursuit breakera. Więc po prostu go zrzucimy im na łby. O! Aha, bo to jest drugi poziom, więc może być trochę ciężko. Ale mam nadzieję, że uda się jakoś uciec. No, chodźcie robaki, chodźcie. Proszę bardzo, okej, okay, jedziemy. O, fucking shit. Dobra, tu jest jeszcze stacja benzynowa, czy stacja ropowa, jak dla mnie. Poczekam na nich i może uda się wszystkich rozwalić za jednym razem. Chodźcie, 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 chodźcie. No jeszcze dwóch, trzech. O! Nie! Nie, 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 nie! Dobrze. Okej, wjadę tu, może mnie nie zauważy. Uciekam, uciekam! Uwaga! Świetnie. I... o! Nie załapało mi tego ukrywania. Aj! God damn it! Uwaga, uwaga, uwaga! I teraz spróbuję jeszcze raz. Kurde, nie łapie mi. Ach.
ciekawe, czy muszę stąd wyjechać i teraz wjechać. Może się. O jest, udaje się. Super. Dobra. Pięknie. No i jedziemy dalej z tym koksem. Co tu mamy? Bramki znowu. Ale może być jakiś szybszy wóz w końcu. Bo tym Eclipse'em mi się jechało no, tragicznie. Uwaga, co teraz? Supra! Kurde, jaki hardkorowy tuning. Ale Suprą jeszcze w tej grze nie jechałem. Świetnie. W końcu sobie nią pojeżdżę. Właśnie. Jakbym grał jeszcze raz w Need for Speed'a Most Wanted, to bym chciał przejść tą grę właśnie Suprą. Zobaczyć, jakby mi się na końcu nią grało. Strasznie jestem ciekawy. No jak widzicie, szkoda, że nie można tej kariery jeszcze raz od początku zacząć. No powiedzmy z tymi... Rzesia, wiem, to chyba nie byłoby takie już ciekawe. Jakbym przechodził ze wszystkimi odblokowanymi częściami, z tą gotówką, jaką miałem na końcu. Z odblokowanymi samochodami... Oj, chwileczkę. Z odblokowanymi samochodami i tak dalej. To już by nie było to, moim zdaniem. No ale Supra, myślę, że to jest samochód, który koniecznie trzeba by było przetestować w Need for Speed Most Wanted w trybie kariery na czarnej liście. No tutaj nie jest zbyt szybka, no bo jest pewnie słabo stuningowana. Zachowuje się prawie jak stokowa. Podejrzewam, że coś ma włożone, no bo jednak stokowa by jeździła trochę wolniej. Widzę, że dosyć fajnie się prowadzi, fajnie skręca. O rany, to jest naprawdę jakiś długi sprint. Bramki, no można to nazwać sprintem, no bo przecież jedzie się tutaj w jedną stronę, nie robi się okrążeń. W jedną stronę, do jednego celu, no po prostu. Nie robi się okrążeń i już. Sorry, że dzisiaj taki jestem, może trochę bez wyrazu czy coś, ale... Naprawdę nie mogę za bardzo operować swoim głosem, bo ledwo co mówię i no mam nadzieję, że na ekranie nie będzie to jakoś hardkorowo słychać, że jestem zachrypnięty strasznie. Ale mam tutaj obok herbatkę z miotkiem, więc jak skończę nagrywać, to się łyknę i zobaczę, co się z moim głosem stanie jutro rano. Powiem wam, że chrypa męczy mnie już od nie wiem, 2 dni. Jakoś wczoraj wstałem, wczoraj czy przedwczoraj wstałem i był problem z gardłem już. No ale myślałem, że to nic poważnego. Nie jest to nic poważnego, po prostu musi przejść i tyle. Idziemy sobie tutaj dla odmiany. Pięknie. No, tutaj już mamy 80%. O, spadaj! Ach, dziadu. Musiał się oczywiście tu pojawić. O, lera. Zawsze z tymi trafikami jest problem. Zawsze to jest nerwowy temat. Nie tylko w Most Wanted, ale w Wordzie także. I 90, to już będzie tutaj koniec. Zaraz chyba za zakrętami. Jest i kliniarz! O, już myślałem, że mnie nie zobaczy. No, jestem ciekawy tej Supry, naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie się nią jeździ. Podejrzewam, że wykokszona byłaby niezła. No i dosyć ciekawy bodykit, chociaż nie podoba mi się bok, wiecie. Dobra, i to była Supra i jeszcze będziemy musieli sobie nią przejechać jedno wyzwanie policyjne. Okej, gra mi się skraszowała 2 razy już, jak chciałem sobie wybrać ten challenge z Suprą i policjantami tutaj. I chyba będę musiał przeskoczyć dalej, nie wiem o co tu chodzi, naprawdę. Za każdym razem tu wbijam, podczas ładowania się gra crashuje. Zobaczymy jak następny challenge, no mam nadzieję, że ruszy. Okej, ruszył. No niestety, nie wiem o co chodzi z tą Suprą, ale tamtego challenge'a nie mogę zrobić. Nie mogę zacząć, nie może się wczytać nawet. Mamy Subaru. I to będzie ostatni challenge, jaki sobie dzisiaj pojedziemy, moi drodzy. Bardzo was przepraszam, że tak mało sobie dzisiaj zrobiliśmy, ale naprawdę czuję się najlepiej. Znaczy, dobrze się czuję ogólnie, tylko głos mam zjechany. No niestety gdzieś mnie tam przewiało czy coś i jest ciężko. Ciężko. Subaru WRX. Czy to jest WRX? Nie, to jest...
QLX, STI, tak. Też właśnie chciałem sobie... Wiecie co? Kiedyś mi się ten samochód nie podobał. Taki był z tyłu jakiś, nie wiem... Przypominał mi jakąś taką starą Mazdę. Ale pewnego razu właśnie słyszałem, jak brzmi Subaru. I od tamtej pory ja po prostu całkowicie zmieniłem zdanie na temat tej marki. Jest coś niesamowitego, jakie samochody brzmią. Naprawdę. I to było chyba Subaru nawet, nie wiem czy nie ten sam rocznik. Przynajmniej wyglądało identycznie jak to, którym teraz tutaj jeżdżę. I nie miało tam jakiegoś wielkiego silnika, nie wiadomo ile koni. Ale dźwięk, jaki z ciebie wydało ten wóz, to było coś obłędnego, powiem wam naprawdę. Do tej pory to pamiętam. Taki buczący, gniewny dźwięk silnika. Nie wiem nawet jakie to są montowane w Subaru, w tym, którym teraz tutaj jadę. Będę musiał sobie jeszcze doczytać. Ale naprawdę brzmi to bardzo, bardzo fajnie. W rzeczywistości i w grze w sumie też. Bardzo ładnie to się tutaj komponuje. A i wiecie co? A nie, można pojechać naokoło. Szkoda. No tak, to są bramki, więc tam bramek po prostu by nie było. Chociaż tutaj po drodze żadnych nie będzie. Dopiero będą tam, gdzie jest ten cały skrót. To będą te całe bramki. Dosyć długi ten wyścig jest. Chociaż mój samochód, samochody, którymi właściwie tutaj jeździmy, są coraz szybsze. Zobaczcie, meta jest tam zaraz za tą blokadą tutaj. No tak niestety, nas twórcy lubią denerwować. Już byśmy chcieli ukończyć, ale nie, trzeba jeszcze jechać naokoło. Sorry memory. Okej, policjanty. Oni nam nic nie zrobią. To jest tylko takie delikatne utrudnienie. Nawet wcale nie mocne. Powiem wam, że strasznie się wkurzałem, kiedy traciłem poziom poszukiwań w Need for Speed Most Wanted. Bo ta policja początkowa naprawdę trzeba się nieźle postarać, żeby ich nie zgubić. Oni się potrafią sami rozbić praktycznie. Lekko ich dotkniesz i oni jadą w ścianę i się rozwalają. To jest katastrofa. I no właśnie się denerwowałem, bo to musiałem dużo czasu tracić zanim, wiecie, znowu miałem ten konkretny poziom, gdzie mogłem zdobywać jakieś tam punkty. Okej, zrobiliśmy sobie dzisiaj kilka challenge'y. Niestety ten jest jakoś zbugowany. Tutaj mamy jeszcze kolczatki do zrobienia w Subaru. No i będziemy jechać następnym samochodem. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Jeszcze raz przepraszam za moją chrypę. I trzymajcie się, do zobaczenia, na razie, pa pa!